Niewielu obcych było świadkami plemiennych sporów ludu Umbaru toczonych w gęstwinach dżungli Tegance. Te rytualne wojny prowadzone są nie dla złota czy ziemi, lecz dla jeńców, którzy składani są w ofierze. Umbaru przeprowadzają ceremonie, by oddać cześć duchom bezkształtnej krainy, rzeczywistości, której doświadczyć mogą jedynie otaczani czcią duchowi wojownicy, szamani. Niedawno najbardziej oddany spośród szamanów zbuntował się przeciwko duchowym przywódcom, uznawszy, że ulegli deprawacji. Choć został wygnany, jego wiara w duchy pozostała niezachwiana. Postanowił więc wyruszyć w podróż w poszukiwaniu prawdy i honoru, podczas której zetknie się z siłami demonów zagrażających sanktuarium. Szaman włada mocami nadprzyrodzonymi. Atakuje wrogów chorobami mącącymi im w głowach i wykręcającymi członki. Stosuje potężną alchemię oraz pradawne rytuały. Do korzystania z czarnej magii potrzeba many, mistycznej, wolno odnawiającej się energii. Aby zwiększyć zasoby many, szaman sięga po przerażające plemienne instrumentarium napełnione magią, które pozwala mu zarzucić wrogów nawałnicą zaklęć i przywołań. Choć szaman potrafi zadawać obrażenia wręcz, to najpotężniejsze z jego umiejętności są o wiele bardziej subtelne. Przykładowo, przerażenie sprawia, że pobliscy przeciwnicy uciekają w popłochu, zaś zamęt zaciera w ich umysłach granice między wrogiem a sojusznikiem, w ten sposób zwracając ich przeciwko sobie. Klątwy te jednak bledną w obliczu zdolności do przywoływania ohydnych istot zza światów. Czerpiąc moc z rezerw many, szaman potrafi zalać świat plagą ropuch, dowodzić dzikimi bestiami rozrywającymi ciała przeciwników i uwalniać chmary ognistych nietoperzy, które palą wrogów. Najbardziej przerażającym stworem jest jednak Gargantua. Olbrzym, który potrafi unicestwić nawet najsilniej opancerzone demony. Szaman to przerażający wojownik, który nie okazuje wrogom litości. Pragnie także zdobyć wiedzę o świecie i jego tajemnicach. Jego misja walki ze złem w imieniu duchów jest szlachetna i nie spocznie, dopóki jej nie wypełni. Jeśli pociągają cię mroczne i ponure aspekty magii oraz pragniesz posiadać na usługi oddane stwory, to twoim powołaniem jest zostać szamanem.